Uroczysta gala czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art miała miejsce w katowickim Rondzie Sztuki. Wchodzimy w świat cyfryzacji i dzisiaj wszystko to cyfrowe jest łatwe, a niestety, albo stety może dla nas dobrze, kalendarze wymagają większej opieki. Tak jak film trzeba wyreżyserować, to tutaj powstają scenariusze na produkcje zdjęciowe, na produkcje topograficzne, na różne kreacje graficzne. Potem jest grupa ludzi, która myśli liniowo, jak to przekazać w przestrzeni, na jakim formacie, jakich narzędzi użyć, jakiego uszlachetniania, a potem jeszcze ktoś to musi zweryfikować, czy to ma swoją funkcję użytkową tak naprawdę, bo o to w kalendarzu przecież chodzi. Wieloplanszowy, jednoplanszowy, książkowy, charytatywny, szkolny, administracyjny. To tylko część z kategorii, w których mogli wziąć udział twórcy, wydawcy czy zleceniodawcy kalendarzy. Staramy się zaprosić do festiwalu różnych wykonawców kalendarzy i firmy, które profesjonalnie się tym zajmują, które wydają duże środki z budżetu na to, aby kalendarz był naprawdę wspaniały i ludzi, którzy początkują dopiero w tej dziedzinie. W tym roku mamy nową kategorię. To jest kategoria, która się otwiera dla freelancerów. Zauważyliśmy okno dla ludzi młodych, którzy kończą uczelnie artystyczne, często jakieś mają kursy przygotowawcze. I to są freelancerzy. Świat w ogóle żyje freelancem. Kanały telewizyjne w internecie żyją freelancem. Więc otworzyliśmy się dla freelancerów. To jest nowa kategoria w tym roku. Co roku do konkursu powoływane jest jury, w skład którego wchodzą m.in. osoby związane z Katowicką Akademią Sztuk Pięknych, specjaliści od reklamy i PR, ilustratorzy, fotograficy czy wydawcy. Przy ocenie każdy z jurorów tak naprawdę zwraca uwagę na coś innego. Ja jako producent kalendarzy, bo tym się zajmuję na co dzień, zwracam uwagę na całość kalendarza. Na pewno panowie z ASP zwracają uwagę na artyzm tego kalendarza. Pan z drukarni zwraca uwagę na jakość. Także praktycznie wszystkie rzeczy są wzięte pod uwagę. Pan Arkadiusz, który jest fotografem, zwraca uwagę na fotografię i ilustrację. Także z każdej strony staramy się ocenić każdy kalendarz. Myślę, że kalendarze w pewnych branżach przeżywają renesans. Wielokrotnie my kojarzymy kalendarze z miejsca takiego codziennego użytku, zarówno naszego codziennego, jako takich klientów, konsumentów zwykłych, jak i w miejscach pracy. Więc w zależności od tego, o jakiej branży mówimy, te kalendarze były, są i będą jedną z form komunikacji, którą chętnie firmy wykorzystują i jeśli podejdą do tego tak dobrze jak reprezentanci tegorocznej edycji czy edycji ubiegłych, to myślę, że te kalendarze nie przejdą do lamusa jeszcze długo. Zgłosiłyśmy kalendarz Mikropsy 2018 by Zosia Promińska w kategorii charytatywne. Autorem zdjęć była Zosia Promińska, niesamowita fotograf, a bohaterami były modelki i psy z fundacji właśnie Mikropsy. To jest ogromne wyróżnienie dla naszej pracy, takie nagrody dodają nam skrzydeł, dlatego że no te zwierzęta nie mają nikogo, mają tylko i wyłącznie nas, a dzięki takim nagrodom pokazujemy, że te zwierzęta w niczym nie są gorsze.